Państwo islamskie stanowi coraz większe wyzwanie dla Zachodu. Zdaniem sekretarza obrony USA jest potężniejszą i groźniejszą organizacją terrorystyczną niż Al-Kaida. Dżihadyści łączą agresywną ideologię ze strategicznymi umiejętnościami i siłą militarną, a ponadto ugrupowanie to jest niezwykle bogate. Skąd radykałowie spod znaku kalifatu mają tak dużo pieniędzy? O tym w materiale Piotra Siemińskiego. Kryzys w Iraku, wojna religijna, którą rozpętało samozwańcze państwo islamskie, zatacza coraz szersze kręgi. Pod znakiem zapytania stoi uformowanie nowego rządu w Bagdadzie. Polityczne zjednoczenie Irakijczyków różnych wyznań podkopała ostatnia masakra sunnickich wyznawców w meczecie na północy kraju. Domniemanymi sprawcami zbrodni są szyickcy bojówkarze. W ataku zginęło 68 sunnitów. Wzywamy naszych duchowych przywódców, by ogłosili dżihad przeciwko milicji tej sekty, która przelała naszą krew i skalała świętość naszych meczetów. Stany Zjednoczone początkowo twierdziły, że nie będą nadmiernie ingerować w konflikt w Iraku. Amerykanie ograniczyli się do nalotów na pozycje terrorystów. Po egzekucji amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, Waszyngton może jednak zmienić swoje dotychczasowe stanowisko. Wyraziliśmy się bardzo jasno. Jeżeli ktoś zacznie zagrażać Amerykanom, to ich odnajdziemy i dokładnie tym będziemy się przez najbliższe dni zajmowali. Pentagon rozważa m.in. naloty na obszary Syrii, zajęte przez muzułmańskich ekstremistów. Prezydent Syrii Bashar al-Assad i Iran niedawno proponowały pomoc w walce z terrorystami państwa islamskiego, na co Waszyngton się jednak nie zgodził. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Arabia Saudyjska wcześniej nawet pomagały syryjskim rebeliantom sformować siły mogące obalić rządy Asada. Niestety widać, jak grzech zaniechania powoduje problemy tego typu, tego kalifatu państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego by nie było, gdyby interwencja w Syrii toczyła się swoim trybem, gdyby wsparto tam umiarkowane siły opozycyjne wobec reżimu Asada. Szkoleni przez Zachód bojówkarze zagrażają dziś całemu regionowi oraz Europie i Stanom Zjednoczonym. Powstaniu państwa islamskiego sprzyjał brak kontroli nad finansowaniem ekstremistycznych grup i eksportem broni. Należy sobie zadać pytanie, kto finansuje i dozbraja oddziały ISIL. Kluczowym słowem jest tu Katar. Pytanie, jaki powinien być nasz polityczny stosunek wobec takich państw? Poruszył pan bardzo delikatny temat, mówiąc o Katarze. W końcu Niemcy dostarczają broń Katarowi i Arabii Saudyjskiej. Katar po tych słowach ministra żądał od Niemiec prostowania informacji. Arabia Saudyjska dzisiaj jest gospodarzem szczytu poświęconego wojnie w Syrii i Iraku. Po stronie dżihadystów państwa islamskiego walczy około 50 tysięcy sunnitów. Przejęli oni około 2 miliardów dolarów w gotówce i sprzęcie wojskowym z banków na podbitych obszarach. Około 3 milionów dolarów dziennie terroryści zarabiają na sprzedaży na czarnym rynku ropy naftowej. Terroryści ISIL są tym samym najpotężniejszą grupą w historii terroryzmu. Piotr Siemiński, Telewizja Republika. Ruch lotniczy zagrożony. Władze Islandii podwyższyły do najwyższego czerwonego poziomu alarm dla transportu lotniczego w związku z groźbą wybuchu wulkanu Bardarbunga. Czerwony alert oznacza, że erupcja już trwa lub niebawem nastąpi. Intensywną aktywność sejsmiczną wulkanu notuje się od 16 sierpnia. Pod powłoką lodowca, w którego rejonie znajduje się wulkan, trwa niewielka erupcja. W ostatnich godzinach aktywność sejsmiczna wulkanu wzrosła. W środę islandzka obrona cywilna zakończyła ewakuację osad u stóp wulkanu. Wulkanolodzy ostrzegają, że w razie erupcji i wyrzucania popiołów zakłócony może zostać ruch lotniczy w północnej Europie i w rejonie północnego Atlantyku. Trzęsienie ziemi o sile 6 stopni w skali Richtera nawiedziło północną Kalifornię. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Straty wywołane wstrząsami określane są jako spore. Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 8 km na północny zachód od miasta American Canyon na skraju Zatoki San Francisco. Najbardziej rozległe zniszczenia dotknęły okolice Doliny Napa, gdzie właśnie rozpoczął się doroczny zbiór winogron. Strona internetowa lokalnego samorządu podaje, że poważnie uszkodzonych zostało wiele budynków, wśród nich te, które są w Krajowym Rejestrze Miejsc o Znaczeniu Historycznym. Trzęsienie ziemi spowodowało pożary oraz uszkodzenia sieci gazowej i wodociągowej. Czerwony Krzyż założył centrum ewakuacyjne w lokalnym liceum.
na sam koniec sukcesy Polaków. Nasi rodacy wywalczyli 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal w konkurencjach pływackich na Mistrzostwach Świata Europy w Berlinie. Dzisiaj Konrad Czerniak wywalczył srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. To 2. medal Polaka, który wcześniej zdobył złoto na 100 metrów stylem motylkowym. To już wszystko w tym weekendowym wydaniu Wiadomości Telewizji Republika. Teraz zapraszam na pogodę i życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.